W dzisiejszym odcinku po długiej przerwie, bo z drugim mam na myśli długiej, poza shortami. Jak widzicie, zdobywałem. I tutaj mam moje zestawy. To są moje zestawy, to jest moja maczuga. I tu są rękawice. Ale po kolei, jak widzicie, no trochę się tutaj zmieniło. I nie tylko tutaj, bo nie mówiłem nikomu, ale mam DSN tego. Netheru kupione 24 zamiast 27. No i no. To jest moje jedyne i zabrałem z tego sobie różne rzeczy. I dzisiaj zdobyłem rękawice. Jako że mam kijowy takentan, to i tak dla mnie jest to dobre. No ale pora trochę eksplicit. To jest moja broń nie do jedynie. To jest jakby moja taka broń do szczęścia. Czy zbroja. Biorę moją kuszę, tak dużo się pozmieniało. I próbujemy zdobyć rękawicę. To jest poziom, żeby ją tam zdobyć. Na przygodowym. Na przygodowym lub więcej. I no, zaczynamy. Pokażę wam, jak ta misja wygląda i to w sumie tyle. Jak widzicie, mam bardzo kiepskie te karwasze. Nie dość, że to nie są legendarne. Są rzadkie. To się nie ma żadnego enchanta tak naprawdę. A te pszczoły, no to jest nic, no tak naprawdę. A bicie to też nie, więc nie są ani trochę się wyróżniają moje. Jest, ale spokojnie je sobie zrobię. I wiem, że tu kotwica to teraz rządzi karwasze, to już mało kto używa. Ale każdy w większości ma, bo sobie od tak postanowiła. Ja będę wyjątkiem, ja sobie będę ją używał, bo ja ją lubię. Jak widzicie, to są karwasze, czyli broń, którą 500 ludzi kiedyś chciało mieć, teraz to zaledwie 100. Ale nadal to jest dosyć dużo. Kurczę, będę musiał sobie złocony zrobić. Ostatni czasy naprawdę tutaj polepszałem. I pewnie teraz teraz. No, ja to mam dobrze tutaj na tych poziomach. Nie? Nie, to te gry uwielbiają. Mam już też potężne enchanty. Mogę mieć inny z kresu. Jest i którego nie posiadam. O. Karwaszach. I moja broń ta, to jest moja jakby normalnie bijąca. Lubię ten topór, lubię tą broń akurat. Dobre, niech będzie tak, nie? Ale dobra, teraz chodzimy o karwasze, teraz zbieramy. No więc tak, chcę mieć taką moje, chcę mieć karwasze i sobie wybrałem, jaka będzie moja najlepsza broń dla mnie. Karwaszem. Ale trzeba je najpierw sobie zrobić, zapakować, zdobyć. Help me! To nie będzie łatwe. Nie będzie normalna gierka. Ale widzicie, jak dobre są dla mnie. Jak na ten. Szczerze, pszczoły wypuszczam troszkę teraz. Witaj, śmiercio. Oscar Dead. Pokażę wam, bo tam jest taka pewna skrzynka i żebyście się nie pogubili. Ra też trochę tutaj losuje poziomy. Powiem wam, o co za chwilę chodzi. Polecam wam to DS jako w nim, tylko jestem pet, duch, mały gast. Trochę brzydki, nie wiem czy wiecie. I nie, spoki event nie robiłem tam. Nie chciało mi się. Wtedy jeszcze mi się nie chciało. No to ja najpierw tędy. Ta gra trochę losuje, teraz mi taki wylosowała. Możecie mieć różnie, ale zawsze ta sama misja. Przeżyj teraz wszystkich. Czekaj, aż się wszyscy pojawią tutaj. I strzelaj swojego broni, czy nie czekaj, co tam masz. Strzelaj, Heniu. Karwasze. Czyli rękawice. No dobrego enchanta nie miały. No ja za to zginę. Ale co tam dla was.
Mogę w sumie przegrać, widząc po moich szansach teraz. A że to jest pierwszy mój, jeszcze mam jeden, będę musiał taki przejść. Taką scenę walki. Ja będzie jeszcze układanka. Większości razy strzelać. Mam na kuszy tylko chmury jeden, a i tak uwielbiam to. Tak jak kocham ten enchant. Kocham ten enchant. O, potężne. O, czyli jak widzicie, bronię. No. Powiedzmy, że tak, już lepiej. Fajne w ogóle poziomy. Wiecie co, ja lubię DLC, bo mają fajne poziomy. Są krótkie i mają fajne poziomy. Znaczy krótkie, bo ogólnie no to DLC to taką godzinę zajmuje. Nether no to takie dwie. Na odpowiednim poziomie trudności no to potrafi nawet trzy. Nether, a normalnie no to dwa. Ale w porządku, mam trzy nowe misje, bossy, sprzęt nowy do zbierania i więcej ciekawości. Bez DLC jest taka trochę nudna gra. I teraz patrzcie co ja robię. Minutę poczekajcie. Więc klikamy po prostu tak sobie losowo. Ciągle. Teraz to jest taka potrójna. Raz są większe, raz mniejsze. No, i cały pasek. Ej, Heniu. Nie, no to tego miało nas tak trochę nastraszyć i taki klimat nadać. Z tego miejsca, ale nie bójcie się. Teraz tędy. Ta mniejsza się wylosowała. Nie lubię tego. Nie. Z dzichu tego nie. A nie, Oskar. Tego nie lubi. Dobra, Lamo, wracaj. Raz zginę, raz przeżyję. Ciekawe, czy teraz zginę, czy nie. Wiecie co, to ja może się teraz kupię. Wiedźmy, jak ja ich nie lubię. To nie te wiedźmy cię ciągle zabijają. Wiedźmy wszystko mi psują. Ale jak już się pozbędziemy ich, to już idzie z buki. Dobra, teraz gdzie jest te coś? Uwagam, tylko nie wiedźma. No, szkielet. Nie lubię wiedźm. Teraz, bo zobaczycie tą dłuższą losowankę. Tą trudniejszą. Aczkolwiek robimy to samo, po prostu według mnie, ja po prostu klikam losowe. No i widzicie, po jakimś czasie to puści, raz minuta, raz dwie. To zależy od farta i szczęścia, ale maksymalnie trzy. To naprawdę wtedy trzeba mieć pecha według mnie, trzy. Ja maksymalnie miałem dwie. O tą skrzynkę chodzi, co nam wypadnie? No to zależy, teraz to. Sporo jest sporo. Te późniejsze zbroje z takich poziomów, z przygodowego trybu nie domyślono, no to coś, to bo potem jest takie łatwiejsze. Znaczy, czyli tak, przez pierwsze 3 miesiące gry będziesz chodził z podkulonym ogonem, a potem jak już przejdziesz całe normalnie i odblokujesz parę DLC, znaczy jak w sumie przejdziesz całe normalnie, no to potem jeszcze zacznie łatwiej. No więc ładnie, przeszłą misję. No i git. Fajna jest dla mnie misja, naprawdę lubię nawet ją, jest taka fajna, przyjemna. Ciekawe co dostałem, bo ja zbieram na karwasze legendarne. Albo w ogóle na jakieś enchanty na karwasze. Takim regeneracji. Okidoki. Nie no, karwasze lepsze.
moja maczuga, kiedy się używałem, potem nie, bo widziałem jej legendarną wersję, którą mam. Tutaj możemy ulepszyć, 180 szmaragdów, ale na razie tego nie robię po prostu. Po co? Jak tam moje... uderzenia tutaj? Moje dosyć teraz kijowe karwasze? No tak w porządku. No taki poziom dosyć ciężki na tych późniejszych poziomach. Taki w porządku, nawet niezbyt długi, maksymalnie może 10 minut zająć. Jeśli to nie speedrunujemy, no to może nawet z 20, jeśli to chcemy wszystkich pokonać, no to z pół. Albo wszystko znajdę, no to faktycznie, no z pół, maksymalnie pół. Ale to jest jeden z najszybszych w tej grze. Pierwszy poziom z dwóch fortecy. To było coś złego. Pamiętam to. Pół godziny minimum. No, takie pół godziny potrafiło. Dobrze, że czas miał też szybko leci. Okidoki. Co ty mojej ramię robisz? Czarodziejko jedno. No wiedźmo. A może czarodziejko? To trochę może nieładnie powiedziałem. Co nie? Może czarodziejko? Droga czarodziejko. Halo, nie otruwaj mnie. Ja nie chcę mieć bólu w żołądkach. Ale podkulana. Mhm. To może być równie każdego pani ze szkoły. No nie, ja na szczęście tak nie mam. Ale niektórzy... Jak widzicie, kawasze robią swoje. Teraz jest miejsce, w którym umrzesz parę razy, chwilę. Spoko. Jakoś to dam radę. To jest najgorsze według mnie miejsce. Okidoki. Jak zawsze wchodzisz, już giniesz, nie masz szans nawet. Według mnie jak wchodzisz, to jest miejsce śmierci. Ja mam tutaj zbroi Lucky, na dwa sobie zdążyłem ulepszyć, jak zbierałem na karwasze specjalnie, żeby mieć łatwiej trochę, więc ja mam łatwiej, żebym jakieś dobre ity wypadły. A nie, ta mi się wylosowała, no dobra. Kurczę, się trochę szczały kończą. Lama mi na szczęście może trochę pomóc. O, mam już szczały. Slime, nie mrugaj. Muszę cię niestety wybić na mniejszego. No dobra. No niestety, ta gra to tego uczy. O, mało już jest stał. Zniknęłam jak nic. Pum, 28, już lepiej. No to okidoki, możemy iść. Jest tam mniejsza na szczęście. Kliku, 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 kliku. Nie, akurat od czego to zależy, jak się co ma wylosować. Czy to lepsze, czy to gorsza misja. Nie wiem akurat, tak szczerze. Są też różne przejścia, raz są otwarte, raz nie. Dziwne to, nie? Dla niektórych to zrozumiałe, dla niektórych nie. Czyli po prostu teraz klikamy. Dobra, nie śpiewam.
klikamy, 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 klikamy. Raz to dłużej, raz to lepiej, szczerze. Zależy też trochę od cierpliwości i od chęci. I od większości od szczęścia. Widzieliście, teraz nie miałem szczęścia, nie byłem teraz lucky. Ale zbroja mi wskazuje, że podobno mam lucky. Ale oszuka... dobra, rozumiecie jaki żart. No, bo to chodzi tutaj o itemy, ja sobie zażartowałem, że nie chodzi. No ja stęskniliście się za mną, nie? Ja mam online, bo był COVID. Teraz. Tak w sumie... Próbuję przeżyć, ostatnio było okropnie. Moje koszmary się spełniły. Oczywiście! Siłkę mam. Dobra, to powinno teraz pójść. Okidoki, no to teraz małe losowanko będzie. Też takie małe. Losy, 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 losy. Losy, nie wiem. Losy, są losy, losy. Na loterię z Pac-Man. Co? Sonikiem, Pac-Man, Mega Manem, Marianem. Ale Sonic raczej go nie polubił. Nie było dobrze. Co ja gadam, to się mnie nie pytajcie. Trochę się nudziłem przy gadalkach, a jak się nudzę, no to trochę jest nudziłem, no ale w porze. Nie. Stawię sobie. Może być aż 38. Całkiem dobre. Ładnie zapakowane i wykonane. Ostatnio to ja w ogóle zacząłem się taki dosyć dobry tutaj robić. Jak odblokowałem DLC, to się wszystko zaczęło. Musiał kiedyś porównać, bo ci, którzy nie mają DLC, mają tylko troszkę darmowości, które tam im poziomy udostępniały, jest tylko jeden taki był z wichuru Howling Peaks, który ja mam. Ale no, a ci, którzy mają DLC, mają o wiele więcej, fajniejsze bronie i w ogóle ładniejsze armory. O, wirowanie, falowanie. Karwaszy. Karwaszy. Chciałbym. W ogóle co one mają? Bo teraz mam takie duże szanse na fajne enchanty. Tych dobrych wszystkim. Okej, okay, no to jak widzicie, nie udało się. Nie udało się. Mam kijowe karwasze. Tutaj już rękawice w tej wcześniejszej fazie, w tej słabszej. Więc słabo, kiepsko. Jak widzicie, jest bida. Bida do podęgi. Nie czy kupiec? Ej, pokaż mi swoje to. Mogę zostać manigikiem na koniec odcinka. To ja, twój profesor od chemii. Wiem, gdzie mieszkasz. Wiem, gdzie ty mieszkasz, wiem. Moje karwasze. Wiem, gdzie mieszkasz, ja jestem twoim profesorem od chemii, zachowuj się. Chemia to ważna rzecz. Co, w sumie wiecie co? Ja to jestem profesor klasą. Przebrałem się w lepsze ciuszki, żeby mieć 50 level. Rozumiecie to? 50 level. Jestem profesorem na 50 levelu. Tak, to ja ci zjadłem pizzę.
Przyjdę do domu sobie zjeść twoją pizzę. Rozumiesz? Bo jak nie ty, to i tak przyjdę. Wiem, gdzie mieszkasz. No dobra, no to spróbujmy. A właśnie. Co na zestaw magika? Dzień dobry, ja profesor. Będziesz się cię uczył kosą? Więc idziemy. Przygotow. I w ogóle jest fabuła. W jaskiniach na baknach kryje się wiele skarbów. Zdobądź je, zanim zrobi to arcyzłosadnik. To ja idę! Dobra, przejdę. I tak mi się tak chce to przejść, że uwierzcie mi. Idę jeszcze, przejdę ten etap. Po raz trzeci! I tyle, bo chcę. A jak widzicie, to jest ciężkie zadanie. A akurat jedna mi się w sklepie pojawiła, ta jedna wypadła. A super rękawice, jeden pan mówił, że 15 godzin grał. Rozumiecie to? W 15 godzin i zdobył dwie tylko takie super rękawice. W 15 godzinach, więc... Jeśli ktoś myśli, że to jest takie łatwe, zdobędę sobie rękawice. Nawet taką zwykłą, albo najsłabszą, najsłabszej rangi, no to to już. To nie jest to, słuchajcie. Się tylko wydaje. O, co jest? Profesor przechodzi transformację. Awans niebieski. Po co mi kosa w tej transformacji? Boże, profesor się transformuje. Co on robi? A, bierze swój nóż. Chociaż i tak, po co mu tak jest lepszy? Czaruje. Swoją, bierze to czymś, z czym mieszał. A, na łuk postanowił se zabrać. Właśnie tak rozmyślam. I nie wiem, co on mógł tam... Nie, zostawił sobie, bo nie miał kredytu. Ahoj, my idziemy tam. O, chociaż w sumie dobra, tam nudziło mi się. Biorę, będę się bawił nietoperzem. To ja, profesor nietoperz. No, polską być czarodziejem, jak mogę zostać z nietoperzem. No tak, nietoperze są niezbyt dobre. Wiecie co? Biorę karwasze i się przebiorę za ninja. Super odlotową kuszą. No już tak oto nie został profesorem. I widzicie, jaka jest historia na bagnach i co się dzieje z ludźmi, jak to na bagna? Naprawdę. Pszczoła! Myślałem, że spada. Nie wiem, czy spadła, czy nie, bo nie widziałem. Siema, gieniu. Pagieniu. Siema Henryka, nie. Ile to jest Henryku? Ojej! Wszyscy poszli spać! Dziwne. Henryk mówi mi, że nie lubi spać. Woli się bawić. Najpierw ten. Teraz jest inny. A nie, bo już się tutaj moc zaczyna. Nie, jest inny, inny! Udało się mi. Pokazałem wam. Teraz zaczynam akcję. Chodź, ja. Nie. No patologia. I to Lugia jest Pokémonem. Patologia. Do kwadratu. Jakby miał... Fale i wirowanie, albo fale lub samo wirowanie. Znaczy bym wolał fale. No
Ale dobra, klikamy. 2 hours later. 5 hours later. 10 hours later. 48 hours later. Tyle już czasu, 2 dni tutaj stoję i te kamyki. Jak widzicie, interesuje mnie. Ta magia pradawnego dziadka, wujka na wujkukunu. I też się nie wiem, co się dzieje, ale co się dzieje. Ta magia mnie interesuje, wiecie? Ta magia. Nie wiem. To restą po prostu. Tyle było. Minecraft. Co się zaczyna? No co się zaczyna dziać? O! Nie Tomek! Nie Tomek! Zły Tomek! Jeszcze ani razu nie zginąłem. A! No i teraz przychodzi ten moment, gdzie ginę, nie? W scenariuszu tak jest. YouTube'owy scenariusz mi mówi, że teraz mam zginąć. Ale na razie to nie robi. To za szokująca rzecz. Sprzeciwia się. Gdzie jestem? No i git. No i tyle no. Teraz też ta dłuższa wersja. Dziwne dosyć są te stage, nie? No więc jak widzicie, czekam. I się udało, no to takie zagadki w ogóle. Nie lubię mało. Mało tą zagadkę lubię, tak szczerze. Wolałbym Howling Peaks, te fajne tam było, oglądałem. Były ciężkie, nawet raz grałem w jeden poziom. Był długi i ciężki, ale przynajmniej był ciekawy. Wędka, po raz 500 to. No i nie ma no. Ale kiedyś będę miał. Albo może niedługo. Zobaczymy w przyszłych odcinkach i w przyszłych dniach mojego życia. Ja zobaczę. Bo wy tylko w odcinkach. No i tyle. Jak na razie. No to sobie jeszcze sprawdzimy skrzyneczkę, pewnie nic nie będzie, tylko jakiś efekt. Bo nic nigdy nie ma dobrego skrzynek. Prawie nic. No ty już się bardzo starałeś i zawsze się cieszysz. I tu coś takiego wyskakuje. Niektórzy się nacieszą. Katana mistrza? Ojej. Ojej. Mistrz musiał być ten wielki. A może nie był. Może był mały. No więc dobra. No to... Ja profesor, może włożę moje broń profesora, żeby o to już nie zdradzę. Kosa mnie wymieszał, a łuk. Profesor i łuk. To ja będę ten. Siema, to ja, ja jestem profesorem, dzień dobry, dzisiaj ciebie nauczę, tak, to ty, wiele razy cię usłyszałam.
mój dom. To są moje świnki. Nie ma ani trochę warunków, ale mimo tego nikt tutaj nie przyjdzie. Nie ma rachunków. Jak widzicie, no ja tego tutaj załatwiłem. To jest anatomia creepera. To jest zdjęcie lasu, w którym byłem kiedyś na jagodach. Tutaj byłem też. Tutaj też. Tutaj też. Ja tutaj zawsze śpię. Także no. W kominku zawsze lubię spać. Bo jest mi ciepło, ale wszystko mnie na następny dzień boli i parzy. Ciekawe dlaczego. Ładnie dosyć taka cena wygląda. No ale nic. No karwasze są lepsze według mnie. Znaczy ja je wolę po prostu. No nie, że nie wiem czy do końca lepsze, ale ja je wolę. Jedyny potężny enchant, na którym mi stać. Na który jakby będę mógł sobie w przyszłości jak już to zrobić na tych. No więc! Czarodziej Oskar, to są moje skarby, to ja, czarodziej Oskar. Muszę iść pogadać. A, ja już wylany jestem. To sorki, sorki dzieci. A może nie dzieci? Nie wylali, te łuki też mi zabrali. Powiedzieli, że to podobno nielegalne? Nielegalne. No więc ja i mój duszek ma parę ryna. Ja myślicie, kim będę mógł zostać? Może górnikiem zostanę. Wiecie co? Ja chyba wiem, kim tutaj zostanę. Założę swój sklep. Wiecie gdzie? W jaskini. Będę z moim tej kolegą sprzedawał. Jakoś się ładnie jeszcze ubiorę, żeby mnie raczej nie sprzątnął. Zbrojki. Powinna być jakaś. Wybiorę tą. No dobra, tą wybiorę. Że będę u niego po prostu pracowała jako kocioł. Na wszelkim wezmę lepiej jakąś broń, wiecie? Wiecie co może być w sumie dobre? Bo ja nie. Tak, wiecie co? Jak już to pora walnę, to mu będzie mnie jak mnie trochę w nerwi. To no. Może jakiś łuk. O! Mój stary z kości będzie dobry. On lubi kości. No więc jak widzicie, skończyłem w kotle. I mnie miesza. I na wszelkie mam bronię. Ale nie mówcie mu tego, okej? Spokojnie, ja sobie poradzę. Spokojnie, ja w tej pracy sobie poradzę. Jeszcze w ogóle jaką mam moc. A, 27. Więc spokojnie, ja sobie poradzę w tej pracy. A, więc no, nie musicie się o mnie martwić. Życzę wszystkim miłego dnia, albo u mnie to nocy, albo dla was albo dnia, albo nocy. Pa! Mm.